Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpiło w minionym tygodniu do egzaminu dojrzałości. To już drugi rok z rzędu, gdy uczniowie zdają maturę w wyjątkowych warunkach i bez części ustnej. Za nimi egzaminy m.in. z polskiego, matematyki i języka obcego. Jak sobie poradzili i jakie plany mają na przyszłość? O to pytała Anna Nowakowska, która odwiedziła uczniów Salezjańskiego Liceum we Wrocławiu. Tegoroczni maturzyści to wyjątkowy rocznik. Połowę swojego liceum przeżyli zdalnie. Materiał powtarzali drogą online. Oczywiście maturę zdają w reżimie sanitarnym. Jeszcze przed wejściem do szkoły muszą zdezynfekować dłonie. Mają mierzoną temperaturę, a maseczki mogą ściągnąć dopiero przed rozpoczęciem matury. Spójrzmy, jak do tegorocznej matury przygotowali się uczniowie Salezjańskiego Liceum we Wrocławiu. Będziemy takim historycznym rocznikiem, ponieważ no właśnie to jest zupełnie nowe doświadczenie na zupełnie innych warunkach. Tak naprawdę wszyscy się teraz uczymy, jak to jest. Mam nadzieję, że się nigdy już więcej nie powtórzy. Zuzia, i mamy 25, Zuzia. Na pewno ciężko było z przygotowaniami, ponieważ my podchodząc do matury, podchodzimy po półtorej rocznej tak naprawdę okresie, kiedy my się uczyliśmy w domu. Nie uczyliśmy się normalnie, więc ta nauka była w zupełnie innej formie niż dotychczas. Polski akurat temat mi podpadł, ponieważ wybrałam interpretację. Myślę, że większość osób wybiera rozprawkę, ale ja osobiście wolę pisać interpretację. Natomiast ciężko było mi robić się z czasem, ale ostatecznie zdążyłam. Za chwilkę rozdamy wam arkusze. Proszę, żeby jeszcze na razie nikt ich nie otwierał. Większości z nas zależy, żeby jednak przejść tą maturę razem z Panem Bogiem i przeżyć to wszystko, zawierzyć może swoje strachy. Na pewno jest to pomocne, a ta szkoła właśnie nam to umożliwia. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Przed maturą tym bardziej chcemy się pomodlić i chcemy poprosić o błogosławieństwo, o potrzebne łaski. Ja zawsze tutaj przypominam im fragment psalmu o dobrym pasterzu, który mówi, że choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Matura, mimo że jest bardzo ważna, to nie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu, bo mimo tego, jak zdamy, nadal jesteśmy wartościowymi ludźmi i nadal możemy się spełniać, nadal możemy spełniać swoje marzenie, cele i na pewno wszystkim wyjdzie i wierzę we wszystkich. Tegoroczna matura jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowa jest pogoda. Kasztany jeszcze nie zakwitły, a maturzyści do egzaminu dojrzałości muszą podejść w dobie pandemii koronawirusa. Wszyscy jednak życzą sobie, żeby w przyszłym roku wiosna przyszła na czas, a maturzyści mogli napisać maturę w normalnych warunkach. My natomiast tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór.